jak na swoim, nie? Liść. To było się, żeby Jano wyjechał do Żywca do domu stąd na trening, tylko on to widział, Jano przychodzi tak. Ta seria próbna niestety przebiega nam pod znakiem złych warunków wietrznych. Obawiamy się o przebieg pierwszej serii konkursowej. Wiatr zmaga się coraz jakby bardziej na skoczni, także no. Jak już organizatorzy rozegrają konkurs, to jedynie może być to pierwsza seria konkursowa. Jako jedyna. Tak mówili, tak? Ale... Piotrek ponownie zasiadł na belce. Niestety jest już troszeczkę chyba widać zestresowany tym ciągłym wchodzeniem na belkę i próbą oddania skoku. Trener znowu go puszcza, znaczy znowu, trener ponownie go ściągnął. ...88,5 metra, więc co skok podłuższy, no i tak się powoli zbliżamy do 90 metrów, a na razie Damian na prowadzeniu. I z numerem 5 zawodnik klubu sportowego Poronik, uczeń szkoły mistrzostwa sportowego w Zakopanem. W tej chwili siada na belce Daniel Bąka. Tutaj prezes dookoła Szczyrk nagania skoczków do kamer. Tych bardziej wstydliwych. Ponownie Przemek Piątego zasiadł na belkę. I ruszył. Żeby mu tylko pytania o stolarnię nie zadali. Olo jest nasz faworyt i Stefan Huda. Stefan jest zawsze naszym faworytem. Stefan tu jest. Olo idzie. Nie ma, no on na 113 metrów skoczył. Jest pytanie o stolarnię? Najnowsza 115 metrów, a więc wszyscy pół metra dalej od kolegów. Na podwójnym dzieli obaj na prowadzeniu. Jeden pierwszy, Olek drugi. Z numerem 49 na belce reprezentant. Skok Macieja Kota, AZS Zakopane. I też taka odległość się zbliżona do tych poprzednich, które do mamy. Dobrze leci. Ale zachciał to lądowanie, ale ustał, wytrzymał. Zajmował Kuba. Chyba jest miły. A na prowadzeniu w Mistrzostwach Polski w tej chwili Jarząbek. I pół metra i to jest siódme miejsce Maćka Kota w tej chwili. Na prowadzeniu Adam Roda, na miejscu drugim Jan Ziobro. Oni pewni są już medali Mistrzostw Polski, a z numerem 50. Przewaga po pierwszej serii nad drugim, trzecim była 16-punktowa. Czy to wystarczy, żeby zostać mistrzem Polski? I najdalej
Mistrzem Polski 2014. 131,5 metra to odległość Piotra. 18, 18,5, 19. Mistrzem Polski Piotr Żyła. Wicemistrzem Polski Adam Ruda. Brązowy medalistą mistrzostw Polski Jan Ziobro. Piotrek, daj grandzie, daj grandzie. Dawaj minę. I na fejsa. I na fejsa, tak. Gratulacje. Piotrze, mówiłem, że na pierwsze, na próbne.